Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, nie dość, że dzisiaj mam rękawiczki, to jeszcze mam takie wysokie buty, takie zaraz przed kolano. Słuchajcie, dlatego, że dzisiaj was zabieram w miejsce, gdzie jest bardzo dużo śniegu. Nie jest tu odśnieżone. Może niektórzy z was kojarzą, bo robiłam w wakacje taki filmik, że idziemy do mojego lasu. No i słuchajcie, dzisiaj w nim jako tako będziemy, chociaż wszystko zaśnieżone. W każdym razie witam was w kolejnym vlogmasie. Mam nadzieję, że poprzednie dwa odcinki wam się podobały i że jesteście dotychczas zadowoleni. Czekam też na wasze uwagi, czego oczekujecie i tak dalej, bo cały czas czekam na wasze też propozycje. No, tak jak wsadzę tak nogę, to jest tragedia. Widzicie? To jest Armagedon. Bardzo dużo nasypane, ale ja się cieszę, ja lubię. Ja lubię śnieg, w sensie zimy nie bardzo, ale też śnieg. Ej, ktoś tu chyba chodził jednak, patrzcie. Tu jest wydeptane. Ja pierniczę, patrzcie, tu chyba pies sikał, bo są siki. To było obrzydliwe, przepraszam, no ale taka prawda, no co no. A tu dalej chyba już nie ma kroków. Ktoś chyba się poddał, jak zobaczył, ile to jest śniegu, wiecie? Moi drodzy, gdybym powiedziała, że jest dużo śniegu, to uwierzcie mi, skłamałabym, bo tu jest bardzo dużo śniegu. W sensie tu to mnie prawie zasypało, a ja mam dosyć wysokie te buty, nie? Te szczewiki. A no prawie mnie zasypało, rozumiecie? To w ogóle jakieś haszczy są, ale zostawiamy je w spokoju. I w ogóle dzwony bije. Wiecie co, ja kiedyś słyszałam od pewnej zakonnicy, że jak dzwony biją, to Pan Bóg błogosławi danej sytuacji. Chociaż nie wiem, jaka sytuacja u mnie w życiu się teraz taka wydarzyła, żeby trzeba byłoby błogosławić. No, moi drodzy, ładny kadr za nami. Ja nie wiem, czy wy to też widzicie, bo mam kamerę odwrócona. W każdym razie tam już jest taki delikatny zachód słońca, bo moi drodzy, coraz szybciej to słońce teraz będzie zachodzić. Czym bliżej świąt, tym szybciej nam się dzień kończy, nie? No, w każdym razie ja i tak jestem zachwycona, podoba mi się. Tu w ogóle, czekajcie, ja coś spróbuję zrobić. Patrzcie. Jak ja tu wchodzę, to mnie zasypuje. Znaczy, nogi mi zasypuje. I tu jest takie coś i możemy zrobić... Ja jestem jak dziecko. Ale ja się cieszę, bo wiecie co? W sercu zawsze trzeba mieć takie dziecko. Bo wiecie co? W Piśmie Świętym jest napisane, że najpierw trzeba stać się dzieckiem, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. Proszę o tym pamiętać. I proszę sobie nie mówić, a że ktoś jak jest dorosły, to musi być poważny. To jest największy obłęd i największa wada tego wieku, że ludzie tak uważają, że każdy z nas musi być zawsze poważny i tak dalej. Ja uważam, że ludzie dorośli powinni się śmiać, cieszyć się z życia, wygłupiać się i zawsze w sobie nosić takie właśnie dziecko, które też, na które też trzeba zwracać uwagę, tak żeby ono też poczuło się zadbane, żeby później nie wpaść właśnie w taką melancholię, albo raczej taką monotonię, że tylko praca, dom, powaga, 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 no że... Nic innego nie można robić, no. Pamiętajcie o tym. Dobra, idziemy dalej. Tutaj, jak widać, ładny widoczek. Ja lubię. Ja lubię, jak są drzewa zasłonięte przez śnieg. Szczególnie, jak są jakieś takie, wiecie, drzewa iglaste. To już w ogóle. No zaraz postaram się poszukać takie drzewo, żebyście mnie zrozumieli, o czym dokładniej mówię. W ogóle powiem wam, że o dziwo jest mi ciepło. W sensie dzisiaj fajnie najwidoczniej się ubrałam, bo pod spodem założyłam rajstopy, mam buty ocieplane i dodatkowo mam te rękawiczki. Nie mam dzisiaj czapeczki, ale daję radę. Moje włosy mnie ogrzewają. No ja współczuję mężczyznom, bo niektórzy mężczyźni mają naprawdę krótkie włosy i boroczki muszą nosić czapeczki. A na razie miejsce numer jeden zajmuje dzisiejszego dnia to miejsce. Jejku, tu jest przeuroczo. Widzicie te drzewa zasypane, to znaczy bardziej to by powiedziała gałązki, zasypane tym białym puchem? To tworzy krajobraz idealny. Dobra, wszystko wszystkim, ale tu by przydał mi się teraz jakiś fotograf, który by mi tu cyknął fotkę. Tu jest pięknie. O matko! Ja cię, Sunę, widzicie to, jak tu jest pięknie? Jejku! W ogóle tutaj w lato leżała taka martwa sarna i moi drodzy, nikt się tym nie zajmował, nikt nie chciał po prostu tej padliny stąd wziąć. No i w każdym razie, moi drodzy, no śmierdziało na całą wieś, naprawdę. Śmierdziało tak, że po prostu dychać się nie dało. Ojejku, patrzcie, tu mamy pole z tym zachodem słońca, jejku, jak pięknie. Dobra, żeby nie było, że to nagrywa w innym czasie, to jestem ja, a tu jest
to coś, co wam pokazywałam. O, mamy wreszcie to, o czym wam mówiłam. Uwielbiam, jak właśnie drzewa iglaste są zasypane śniegiem. No to jest przeurocze. Uwielbiam to. Ja w ogóle na placu mam bardzo dużo iglaków. Także to jest to. Tu możemy zrobić sobie tak. Nie, ja mam nierówno pod sufitem, no bądźmy szczerzy. Niektórzy już o tym dokładnie i doskonale w sumie wiedzą. Dobra. Ej, ale ja wam powiem wszystko wszystkim, ale zaczęły mi marznąć już palce u stóp. Nie jest dobrze. To jest znak, że trzeba wracać do domu. Ej, tu ktoś wyznaczył nam ścieżkę. Patrzcie, z jednej strony tu można iść w lewo, tutaj z drugiej strony można iść w prawo, ale tu ktoś chyba jednak wrócił. Wrócił się. Nie podobała mu się ta opcja. My wybierzemy tą opcję, którą ktoś nie wybrał. O matko, ile tu jest śniegu. Ojejku. Ojejku. Ale tu mamy drzewa iglaste. Tu jest taki mini las iglasty. Coś takiego, moi drodzy. A tu zaraz obok mamy zwykłe drzewo liściaste. Bez liści oczywiście. Pięknie. Moje oczy są zachwycone. Ja byłam ponad rok temu, bo to nie było w sumie w tym roku, tylko to w sumie było już, niech będzie, że to będzie prawie 2 lata, w Zakopanem w środku zimy. Matko jedyna, jak tam było pięknie. A w tym roku byłam w Zakopanem wreszcie w jesień. Też od razu inne wrażenia. Ojejku, jak to ślicznie wygląda. I drzewo, o matko, prawie się pozbyciłam. I drzewo pełne liści i pełne śniegu. Matko, ile tu jest śniegu. Ja nie wiem, czy ja wam to dobrze pokazuję. O wow. Jak ślicznie. Ej, to jest naprawdę petarda. To mi się ogromnie podoba. A tu mamy takie ogromne pole, na które w sumie kiedyś was zabierałam i coś wam tutaj opowiadałam o Panu Bogu, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Tam jest taka droga szybkiego ruchu, taka ekspresówka. Rybnik Pszczyna. Może ktoś wie, gdzie jesteśmy. No dobra. Tu jest bardzo dużo śniegu. I jakiś ptak mi tu coś gada. A, tu są ptaki. Ptaki tam są. Lecą 3. Chyba między sobą sobie rozmawiałem, jakie piękne widoki są. Jesteśmy w miejscu, w którym nikt nie chodził. Ale to też jest bardzo ważne, żeby przejść przez takie dróżki, na których jeszcze nikt nie był. I jak widać, no śniegów jest tak, no... No ja bym powiedziała, że do środka piszczeli. Teraz, moi drodzy, będziemy się wspinać w tym bardzo dużym śniegu. Pod taką malutką góreczkę. Mi zapiera dech w piersi, jak myślę o śniegu, a co dopiero, gdy widzę ten śnieg. Ale ja mam wrażenie jedno. Ja bardzo się boję, że ten śnieg szybko stopnieje i staram się nim już teraz nacieszyć. Ale w sumie to też ważne, żeby cieszyć się obecną chwilą. Ej, tam jest taki pies! To była sarna, a nie pies! I ja cię sunę, i czemu ja znowu kamerę odwróciłam, tutaj takie ważne widoki. Ale urocza sarenka tam była, no biegała sobie. Ja myślałam, że to jakiś wilczur, bo to wyglądało z daleka ogromnie. O, tam sobie szła, tam jakby tam, gdzie jest tak jasno, to ona tam stała. Może jakaś sarna będzie? Ja będę cicho. Moi drodzy, i tam jest ta sarna, ale jak ona mnie zobaczyła, to ona zwiała. Ej, jest tam. Kurczę, czekajcie, ja wam pokażę. Gdzie ona jest? O, jest tam, biega. Widzieliście? To był dowód, że tu jest. Ja tu jakiś taki mini zbir pierwszej klasy. A bądźmy szczerzy, ja to taki zbir, że aż wcale ja się nad nim umiem skradać. Ja wiecznie coś gadam. Dobra, ja nie wiem, kiedy ostatni raz w życiu coś takiego robiłam. Dzisiaj jest ten dzień. Kaptur założę i zrobię tak. Ale zobaczyłam oto i mi na gębę poleciał śnieg. Ja cię zsunę. Ale dobra, ja nie jestem z cukru, a śnieg to jest woda, więc się nie roztopię. Nie, ale ja idę do domu. Ja idę...
Matko, jeden. Ja wracam do domu. Zrobiłam teraz eksperyment, czyli coś, czego nie robiłam od bardzo dawna, i się rzuciłam do śniegu. No, widzicie, pełno śniegu wszędzie. Jak ktoś nie ma w domu wody, to może iść na śnieg się okąpać. To też jest jakieś rozwiązanie. W sensie ja domu mam, bo to, ale to jest taka, sugestia, że jeśli ktoś by zaraz był brudny, nie miał dostępu do wody, to może iść się w śniegu umyć. Chociaż będzie bardzo, bardzo zimno. Mi teraz w czoło jest bardzo zimno. Ja wracam do domu. Nie no, jak ja idę w tym kapturze, to ja po prostu czasami naprawdę nic nie widzę. On jest za duży. Moi drodzy Państwo, miało dzisiaj już śnieg w nim nie padać, a jednak pada. Widzicie to? Pada śnieg. Zademonstruj Państwu, jak ładnie śnieg pada. I pokaż, że tam ktoś został zatrzymany przez policję, Boroczek. Mi go szkoda. Rozumiesz? No. Ja sama kiedyś byłam zatrzymana przez policję, to ja rozumiem ten stres, który ten mężczyzna teraz przeżywa. No. No dobra. To tyle. Moi drodzy, a tu macie sanie i jak wsiądziecie do tych sani i pomyślicie życzenie, to mówię wam, te renifery są na tyle magiczne, że one odjadą. Ja oczywiście nie będę tego demonstrować, bo ja tutaj prowadzę dla was tego vlogmasa. W każdym razie możecie mi uwierzyć na słowo, że w Przowie zdarzają się cuda. Pamiętajcie, że święta Bożego Narodzenia to jest czas cudów. Ja od dziecka w to wierzyłam i wiary nie straciłam. Wiecie? Ja wyglądam, jak mnie coś przejechało. Dobra, moi drodzy, wróciłam do domku, zrobiłam sobie herbatkę tak stricte z żurawiną, goździkami i cytryną, tak żeby się rozgrzać, żeby rozgrzać swoje ciało, bo naprawdę bardzo mocno zmarzłam. W sumie już 10 minut mi zajęło, zanim tutaj w tym dobór się rozgrzałam, zanim się moje ciało przyzwyczaiło do tego ciepełka. Tutaj jeszcze nagrzałam sobie grzejnikiem, bo jest mi bardzo, bardzo zimno. No jak widać, sweterek też mam, także bardzo fajnie, sweterek grzeje, więc tyle dobrze oznacza, że nie jest z poliestru. Natomiast, moi drodzy, właśnie herbatka na rozgrzanie mojego ciała, a Pismo Święte na rozgrzanie mojej duszy właśnie w te zimne dni. Moi drodzy, tutaj mamy z Księgi Mądrości, z rozdziału 9, werset 6. Jeśli ktoś jest doskonały, lecz nie ma Twojego daru mądrości, za nic będzie uznany. Moi drodzy, dar mądrości według Pisma Świętego oznacza nie taką ludzką mądrość, nie taką mądrość po uczelniach, nie taką mądrość, nie wiem, że ktoś jest lekarzem, pedagogiem, nie wiem, jakimś super ekstra elektrykiem, górnikiem. To nie chodzi o taką mądrość związaną z biologią, z fizyką, z chemią, z językiem polskim. Nie. Tu chodzi o mądrość Bożą. Boża mądrość jest zawarta właśnie tutaj w Piśmie Świętym. Nigdzie indziej jej nie znajdziemy. Trzeba cały czas właśnie łaknąć tej wiedzy, tej doskonałości, która jest właśnie opisana tutaj w Piśmie Świętym. I ja wam powiem jedno. Ja na początku miałam bardzo ciężko przysiąść do Pisma Świętego, bo zwykle zaczynałam na przykład od Księgi Rodzaju. Raz zaczynam, drugi raz zaczynam i nie dało rady. Moi drodzy, jak sobie zaczniecie właśnie od takiej Księgi Mądrości w Starym Testamencie, od Mądrości Syracha, od Psalmów, to moi drodzy, od razu inaczej czyta się wszystkie inne rozdziały. W ogóle w Piśmie Świętym jest wiele porad na temat życia codziennego, czy to właśnie związków, czy to właśnie rodzin, nauczycieli, pracy, jałmużny, na temat wszystkiego, dosłownie o czymkolwiek pomyślicie, to znajdziecie w Piśmie Świętym, naprawdę. Jak się czyta od deski do deski, to znajduje się takie odpowiedzi na nasze najtrudniejsze pytania. Także moi drodzy, pamiętajcie, nieważne jaką wiedzę ktoś by wam przekazał, jeśli to nie jest wiedza taka Boża na temat życia, tego jak mamy żyć, według właśnie przykazań, według tego jak Pan Bóg nam na przykład, uwierzcie mi, wszystko pójdzie na marne. Bo to co tutaj na ziemi, to jest taka jedna wielka marność. Tylko to co właśnie jest w Piśmie Świętym, ta cała mądrość od Pana Boga, jest prawdziwą mądrością, którą możemy naprawdę zwyciężyć świat, którą możemy zwyciężyć te zło, które coraz bardziej rozszerza się na świecie. I proszę was, pamiętajcie o tym właśnie w ciągu też właśnie Adwentu, że Pismo Święte potrafi uskrzydlać bardziej niż cokolwiek innego. Potrafimy sobie dzięki temu bardzo wiele rzeczy rozjaśnić nawet w swoim sercu. Takie odpowiedzi na najtrudniejsze pytanie właśnie tutaj znajdziemy. Moi drodzy, cokolwiek w waszym życiu się dzieje, polecam wam czytanie Pisma Świętego i wszystkiego dobrego wam życzę. I do zobaczenia w następnym vlogmasie. Popatki!